Jeszcze raz na koniec podkreślę, że niech dla czcigodnych wiernych będzie jak papierek lakmusowy. Jeżeli przychodzi czas taki jak teraz, eksmisja orzeczona i żaden pan Krajski się nie zgłasza, księże. Co ksiądz na ten temat? Żaden pan Mosakowski, żaden pan taki owaki, tam ileś razy mi pan papież dzwonił, rzecz, że przez ostatnie 2 albo 3 lata się nie odzywał. No to ja też nie podnoszę słuchawki, bo po co? Bo po co? Żebym usłyszał od pana papieża, że on się wybiera tutaj, ale że się wybierze, jak najpierw załatwi jakieś tam sprawy. Żadne PCH24, żadne trudno być katolikiem, żadna pani, która się z księdzem biskupem Lęgą spotykałem. Sprawa eksmisja dla nich nie istnieje. No pewnie, że lepiej, żeby nie istniała. No bo jakby zaistniała, to trzeba o źródła dopytywać. I źródła jest, że eksmisja jest konsekwencją, że ksiądz się opowiedział 5 lat temu, że się stąd nie ruszy. I proszę wskazać drugiego kapłana, który uczynił podobnie, i proszę jedną rzecz ważną wskazać. Gdyby w minionych 5 lat, a przynajmniej po ubiegłym roku Traditionis Custodes, jeden, drugi, piąty, dziesiąty ksiądz, któremu odebrano prawo odprawiania mszy świętej w rycie rzymskim przez to, że zadziałano w ten perfidny sposób, że niby się nie zabrania, ale jednocześnie się robi tak, że ten ksiądz wie, że jest mu zabronione, a jak nie ma być zabronione, to musi prosić o zgodę. Czy faktycznie jest zabronione. I poczynił kroki podobne czy tożsame z tym, co uczynił ksiądz Michał. Znaczenie faktu działania księdza Michała miałby zupełnie inny wymiar. Nie byłby samotny mohikanin, którego będą z każdej strony próbowali w jakiś sposób tak, no, albo maślić, albo niesłusznie wynosić, albo gnoić, tak nazwę. Do czcigodnych wiernych jeszcze raz, ja przed Panem Bogiem rozliczam się za jedno. Że stanąłem wobec mszy świętej na taki sposób, jak powinien się każdy katolicki ksiądz zachować, kiedy by wyrzucono ważną mszę. Stanąłem w sprawie mszy świętej w rycie rzymskim. Konsekwencją tego jest eksmisja. W związku z tym nie mam wątpliwości, że wszystkie decyzje, które do tej pory się działy, które miały charakter restrykcyjny, faktycznie się obrócą na chwałę Bożą. I większa chwała Boża z tego wyjdzie. Także wtedy, kiedy mieli z tej kaplicy, no, ja bym się musiał wyprowadzić, a oni zajmą. To jest tylko z mym miejscem. To jest istotne, co się będzie w sercach ludzi działo. Pan Huczko się może nawrócić, dlaczego nie? Pan Paweł Bobek się może nawrócić, dlaczego nie? Salezjanie się mogą nawrócić, dlaczego nie? Ksiądz potrzebuje od wiernych wiedzieć, czy będzie miał gdzie mieszkać, czy ma korzystać z lokalu, które miasto mu da, czy ma sam namiot większy kupić, czy jak myślał o Woże Dziedrzy Mały, to czy ma wyjść na zimę do Ziemi Świętej. Chciałbym coś od wiernych wiedzieć. Zanim by przyszło, żebym korzystał z pomocy tych, którzy są dalej, bo nie są uprawnieni w tym stopniu, w jakim każdy z czcigodnych wiernych, który tutaj do kaplicy przychodzi i przychodził i był. Matko Najświętsza w niebo wzięta, módl się za nami, Twojej pomocy upraszam w tych konkretnych sprawach, których staję jako kapłan i stają wierni, byśmy nie dali się podejść diabelskim zakusom. Ty się, Matko Najświętsza, nie dałeś nigdy podejść z Twoją pomocą. My także odrzucimy diabelskie pokusy, rozpoznamy je, kiedy rozpoznamy. Natychmiast je odrzucimy. Matko Najświętsza w niebo wzięta, módl się za nami. Amen. Amen.